Manemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejny już odcinek z gry Deepio. Poprzedni odcinek bardzo wam się spodobał, co mnie też bardzo cieszy, bo gra wydaje się naprawdę bardzo fajna. Ostatnio twórcy dodali nowy tryb, czyli Team Deathmatch. Czyli gra jest podzielona na dwie ekipy i każda z ekip walczy o to, by być pierwsza na liście. Proste, proste. Zobaczymy w praniu, jak wszystko wyjdzie. Przechodźmy do gry. Dobra, tak więc jesteśmy już w grze i co tu się dzieje? Jest bardzo dużo czerwonych, ale na scoreboardzie są tylko niebiescy, więc to chyba znaczy, że jestem w tej gorszej drużynie. Coś mi się tak wydaje. Ten czerwony kwadracik, w którym jestem obecnie, wydaje mi się, że to jest tak jakby nasz spawn point, w którym oni nie mogą nam nic zrobić, ale ja nie będę wiecznie stał w jednym miejscu, tylko trzeba iść i expić, trzeba zabijać żółte kwadraciki i wszystko inne dookoła. Co tutaj? Oczywiście na początku będziemy szli w bullet damage, bo trzeba trochę damage'a zwiększyć, żeby szybciej expić. Jak widzicie, dali też minimapkę. W prawym dolnym rogu jest właśnie ta minimapka, która myślę, że może coś pomóc, ale wcale nie musi. Te pociski są ogromne, więc ja się troszkę od nich odsunę. O Jezus! Jestem w potrzasku. Dobra, damy sobie troszkę max health'a i dwa razy regen health'a, bo życie też jest ważne tutaj, nie oszukujmy się. Dobra, jak widzicie, ja tutaj sobie powoli rosnę, spróbuję tutaj sobie zabijać i expić, bo nie ma tu w ogóle ludzi akurat w tym miejscu, a jak widzicie, expa jest bardzo dużo, więc dodamy sobie troszkę speeda do naszych pocisków, żeby bardziej leciały, żebyśmy szybciej zdobywali level i zaraz będzie już pierwsze ulepszenie, tak. I ja bym chciał machine guna, bo ostatnio bardzo mi się machine gun spodobał, zwłaszcza na to, co tutaj się dzieje, bo tu, jak widzicie, jest naprawdę mnóstwo tego wszystkiego. Czekajcie, ja muszę sobie dodać co? Damy sobie regenerację health'a 2 i reloada, movement speeda i bolt penetration. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, penetracja zawsze spoko. Jeszcze dalej miałem w sumie tak pomyśleć nad tym, co jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeszcze nie wiem. Oczywiście wydaje mi się, że ten movement speed i ogólnie wszystko, co ze speedem jest związane, jest dość istotne. Ale jeszcze nie wiem, na ile to jest istotne. O kurde, tu jest ogromny koleś, więc ja spróbuję od niego po prostu sobie uciec odrobinę, no i poexpić, bo bez tego daleko nie zajdziemy. Trzeba wbić ten level jak największy, już mam 21. Machine gun sprawdza się naprawdę wyśmienicie. Ja bardzo lubię szybko strzelność, to dodaje mi zawsze dużo wszystkiego. Tam jest ten, a dobra, też ja potrzebuję dużo movement speeda i bullet speeda. Movement speed przydaje się do uciekania, więc to jest raczej logiczne. Gdybym nie miał dużo movement speeda, to mógłbym się pożegnać tutaj. O kurde, tam jest duży i tu jest duży. Mogą mnie porobić troszkę. Co, bullet speed. No, ja jestem bardzo szybki i bardzo szybko jemu uciekłem też. Więc maksujemy movement speeda. O kurde, on też jest dość szybki. Jestem pod ostrzałem. U, tu jest ogromny, jak ja go zniszczę. Patrzcie, zniszczyłem go. 17 tysięcy punktów. Pięknie. To był fart, bo koleś był AFK. Ale czy ja już jestem na tym? Nie, jeszcze nie jestem na liście. Ale dobra, co ja muszę wziąć? Gunnera wezmę. Bo gunner wydaje... No nie, to jest dupne. Ale Destroyer też chyba był dupny. Nie wiem. Nie wiem. Mamy 42 level. Wydaje mi się, tak przynajmniej na początku było, że 45 to jest maksymalny. Więc całkiem niedługo już tam będziemy. Ale znowu jesteśmy strasznie... Że tak powiem brzydko, no nie powiem tak aż brzydko, ale no jesteśmy bardzo w bardzo złym położeniu, bo nikogo od nas nie ma na leaderboardzie, czyli znaczy, że jesteśmy naprawdę o, teraz jest jeden, ale no to znaczy, że jest słabo u nas drużynie. Dobra, już coraz więcej nas jest na tej scoreboardzie, trzech, no ich jest w takim razie siedmiu, ale nasz jest drugi, więc to już też jest całkiem spoko. Czekajcie, ja potrzebuję znowu jakiegoś ekspowiska, bo no... Muszę przyznać, że ten setup, który sobie wybrałem, czyli ten gunner, no nie, znaczy, no spisuje się całkiem nieźle. Ale właśnie chodzi o to, że tutaj nie da się tak naprawdę wymaksować wszystko, więc trzeba na pewnym momencie, w pewnym momencie trzeba zdecydować, co chce się wymaksować. Dalej jesteśmy zdecydowaną mniejszością na scoreboardzie, ale nasze wyniki są coraz lepsze, więc może kiedyś uda nam się zdobyć coś więcej, tylko że no ja co, ja mogę zdobywać punkty tylko i wyłącznie ekspiąc, bo o zabiciu kogoś to raczej mogę pomarzyć. To jest ten, który jest, patrz, nasz jest pierwszy, więc ja myślę, że kiedy będziemy się przy nim trzymali,
To o nie, zabili go, ja pierdolę. Przepraszam, ale się potrzymałem przy naszym bosie, którego zabili od tak. To było straszne. To było nie to, że tam lagowało potwornie, no to zabili go tak łatwo. Dobra, jak widzicie, przebiłem już 40 tysięcy punktów, jestem na miejscu piątym z tego co widzę i nasza ekipa zaczyna powoli dominować na scoreboardzie. Więc wszystko, czego chcieliśmy, to osiągnęliśmy. Fajnie, znaczy na razie wygrywamy, ale ja też bym chciał być jeszcze troszkę większy. Myślę, że 50 tysięcy będzie już dla mnie całkowicie satysfakcjonujące. Serio? Czy wy to słyszycie? Kurwa, znowu ktoś mi wierci. Czy tym ludziom się nudzi? U mnie zawsze ktoś wierci. Na szczęście już niedługo chyba się, znaczy raczej na pewno stąd się wyprowadzą, więc nie powinien mnie nikt wiercić, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Idealny moment po prostu sobie wybrali. Idealny moment. Dobra, mamy kolejnego. Ten chyba już padnie naszym łupem. Mam nadzieję, że będzie moim łupem padnie. Bo ja tu zrobiłem mu dużo więcej damage'a i tak, padł moim łupem, mam już 54 prawie tysiące punktów, czyli jestem czwarty na serwerze. Bardzo fajnie, tylko że dalej moja drużyna nie wygrywa, a to, który ja tam jestem, bo to jest team, to ja się nie liczę jako jednostka. Chciałbym, żeby moja drużyna była na koniec i żeby moja drużyna miała tak z dwa pierwsze miejsca. Myślę, że to będzie fajny poczęstunek na kolejne dni. Ten ma strasznie dużo życia. O, dobra, ja uciekam, bo tam widzę, że był ktoś dużo, znaczy dużo większy może nie, ale ktoś, kto miał dużo więcej powera w swoich pociskach. No przestańcie wiercić, proszę. Patrzcie, co mój team tutaj szaleje. Jesteśmy już najlepsi na serwerze, tylko trzech ich zostało, a my jesteśmy tutaj naprawdę spoko, więc to jest nasz czas, to jest ta chwila, i kiedy powinniśmy zaatakować. Ja mam 56 tysięcy, trochę mi smutno, bo no kurde, tamtemu zbiłem najwięcej, ale to chyba liczy się ostatni hit, który zadali. Więc no widzicie, cały czas dominowali niebiescy, teraz dominują czerwoni. Jest na czwartym miejscu, tak, jest na czwartym miejscu na liście. No i próbujemy tutaj rozwalać kolejnych niebieskich. Teraz już idę ofensywnie, tego rozwaliłem. Dostałem kilka tysięcy punktów za takiego małego, co jest naprawdę spoko. Tylko że spadłem na piąte miejsce, ale to nie jest ważne. Spróbujemy wypchnąć tych najlepszych. Spróbuję znaleźć tego, który jest na pierwszym miejscu. No i co? I spróbujemy go też jakoś tutaj zabić. Tego tutaj też walniemy, zabijemy. Tutaj jakiś malutki. Próbuje coś mi zrobić, ale tak no średnio mu to raczej wyjdzie. U, ten co snajper, 88 tysięcy. Może to jest dobry pomysł, bo te jego kule biją na jednego strzała zabił tamtego. Dobra, już bardzo mało nam brakuje do 60 tysięcy. Sąsiad niestety dalej... O kurde, ten... Co tu się dzieje? Ja muszę stąd wyjść, bo tu tak laguje, że masakra. Ale no nie wróżę już zbyt wielkiej przyszłości niebieskim. Ja tutaj zabiję kolejnego małego. Tak, tutaj kolejni mali są, więc ich też mogę pozabijać. Bo oni mi za dużo to raczej nie zrobią. Okej. Jestem dość odważny, nie wiem czy powinienem, ale raczej... Tak, o kurde, tu jest noob. Tylko że noob jest strasznie odkryty. Jestem trzeci, wow, brawo. Jestem trzeci, ale tego nooba to ja bym kurczę ściągnął stąd. No, noobowi ciężko będzie się przede mną uchronić, więc noobie giń, mam 70 tysięcy punktów. Jestem już naprawdę monsterem. No i widzicie, w tej grze po prostu cierpliwość popłaca. Mamy już 70 tysięcy. Każdy chyba, praktycznie każdy może się rozwinąć, bo ja naprawdę nie mam zbyt dobrego setupu, że tak to nazwę, a jestem już na 70 tysięcach. Dobra, ten też musi zginąć, wszyscy oni muszą zginąć. Tylko że ja no prawie nie robię damage'u. Kurde, zabiją mnie. I to już było naprawdę niebezpieczne. Nie myślałem, że takie małe knypki mogą mi coś zrobić, ale mam naprawdę mało życia i to jest niebezpieczne. On mnie ściga, ale raczej on mnie sam nie porobi, tylko ja mu wynagrodzę to, że mnie ścigał. Ho, troszkę się przestraszyłem, byłem pewien, że już zginę. Tutaj jest ich też mnóstwo i też widzę, że te ich pociski są dość duże. Ale na szczęście nie podpływają do mnie, że tak to nazwę. Może to się źle skończy, ale ja go naprawdę chcę dorwać. Dorwaliśmy? Jest, ja go dorwałem! Brawo, mam 85 tysięcy, czyli tyle co pierwszy. Jestem kurde największy! Zaraz będę największy, obym był największy, proszę.
Ja chcę jeszcze urosnąć troszeczkę chociaż, żeby być największy na serwerze, bo to zawsze jest moje marzenie w każdej grze. Zawsze lubię być największy, ale nie wtedy, kiedy kurde mi tutaj sąsiad, wiecie, wierci jak pojebany. Dobra, no jeżeli chcę być pierwszy... O, tu jest koleś z trójkątami, który ma 8000 i on jest mój. On jest mój. A nie, co się stało z moim życiem? Halo? Ja pierniczę. To było straszne. Gdzie się podziało moje życie? Ja muszę zobaczyć to na powtórce, bo ja nie wiem, co się stało. Byłem taki figo-fago, mówię, o, lecę do przodu na niego, bo on jest mój. Nagle patrzę, ja nie mam życia. Co się stało? To było straszne. Myślałem, że przepaszczę wszystko, co się starałem tyle czasu. Dobra, panie i panowie, mamy ponad 100 tysięcy punktów, więc... Bardzo, bardzo ciężko było to zdobyć, bo ta gra już trwa ponad 40 minut. Ale jesteśmy drudzy na serwerze. Dalej marzę o tym, żeby być pierwszym. To pierwsze miejsce cały czas się oddala, bo ten pierwszy naprawdę dobrze sobie radzi. Naprawdę dobrze sobie radzi. Była chwila, kiedy byłem bardzo blisko niego, ale to było no kilkaset punktów i on od tamtej pory urósł już bardzo... O! Jestem pierwszy! Zginął! W sumie może... Znaczy nie wiem, czy zginął, czy wyszedł. Nie powinienem się może z tego cieszyć, ale jestem pierwszy na serwerze, teraz ja jestem liderem i teraz wszyscy będą mieli napisane, gdzie jestem. To w sumie nie mam się czym chwalić, bo jestem chyba najsłabszym liderem, jakie Agario w życiu... Znaczy, jakie Deepio w życiu widziało, bo... Mój teammate jest wręcz żałosny, bym powiedział. No ale co, zdobyłem już wszystko, czego chciałem. Mam pierwsze miejsce, mam ponad 100 tysięcy punktów. Nigdy w życiu tyle nie miałem, gram w tą grę drugi raz. Myślę, że jak na takiego nowicjusza, jakim jestem, to jest naprawdę spoko wynik. Mam nadzieję, że będziecie ze mnie dumni. Zobaczymy. Na razie jeszcze oczywiście nie wychodzę z gry. Spróbujemy coś jeszcze tam powalczyć. Spróbujemy powariować, zobaczymy, czy nam się to uda. No i co? Lećmy w ich stronę, w stronę ich miasteczka, czy jak to można nazwać. Tu jest jakiś ogromny. Co to są za te? O co chodzi w ogóle? Latam tutaj w gąszczu kulek niebieskich. Mam już połowę życia, dużo mi to wszystko dość bije. Dużo mają penetrację punktów. Ja zaraz zginę, już nawet ginę. Nie chcę tak łatwo zginąć. Nie poddam się bez walki. Moi bracia... Moje pachołki, chroncie mnie, jest strasznie zlagowane. Nic nie czuję, boli mnie gardło od głośnego mówienia. Jest intensywnie. Ale mnie porobił, nawet nie zauważyłem, że te trójkąciki mnie biją. Ile dostał za to punktów? To jest chyba ten MG, nie? Czy nie? Nie wiem, ale ja zniknąłem z listy. Mieliśmy ponad 100 tysięcy punktów, ja miałem obecnie największy wynik to 38 tysięcy, to tylko mówi o tym, jaka dziwna to była gra i jak dużo trudu mnie kosztowało zdobyć to 100 tysięcy. No i co, nawet z wiercącym sąsiadem zaraz obok ja chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy odcinek, było naprawdę fajnie. Jeżeli wam się spodobało, też to łapka w górę, jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!